Dzień dobry wieczór. Witam wszystkich jak zwykle, niezwykle serdecznie na kolejnym spotkaniu z transmisją z gry, która nazywa się Resident Emil 4. I dzisiaj nawet wyszedł do tejże gry nowy tryb, czyli najemnicy. Ale zanim do tego przejdziemy, pozwolę sobie was przywitać. Witam Pawła, który od razu mnie z takimi górnolotnymi słowy wita. Szuwarka witam. I Romana, i Michała, i Chrisa Pell, i Banach, i Rafbe, i Moniś. Czuję się lepiej, dziękuję. I Riddick z północy, i ktoś tajemniczy. Witam ktoś tajemniczego Riddicku. Wzajemnie wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Będzie pewnie jeszcze okazja na koniec złożenia. Życzenia złożyć. Ranaste, Pawle, Pixel, Bex, Łukasz Jodłowski, Szuwarka już witałem, dobry omen, progresywny Borsuk, już jest lepiej, Zupęcao jest, witam również, Joannę, witam równie serdecznie ze wszystkich innych, a nawet bardziej, Miksa i Sophie Blue, witam, Steve Rogers, Roman, po prostu, Greg Dex, Art, Łukasz Kurek, Boże, Straszaku, Charles Von Master, Amenochi, Stalowy, Trujący Burak, Xenofanes, witajcie, MW, Daniel MW, witam, i Wyspa Marzeń, i Michał Małaczek, Boże, ilu was jest, Matix, nie zdążę wszystkich przywitać, ale już doszedłem do końca, i Jakub, witajcie, moi drodzy. Miały być transmisje i miał być Resident Evil 8 dokończony w tym tygodniu. No ale tak się stało, że w poniedziałek, w zasadzie zaraz po transmisji, którą mieliśmy w niedzielę, Łukaszu, dziękuję za 14 miesięcy subskrypcji. W niedzielę mieliśmy transmisję z Andrzejem z Gloomhaven. I położyłem się spać i w nocy dostałem takiej trzęsionki i dostałem takich dreszczy, że nie wiedziałem, co się dzieje. Poniedziałek i wtorek to jest dla mnie taka trochę mgła. I no, jakaś paskudna grypa mnie prawdopodobnie złapała. W środę mi się trochę poprawiło, w czwartek znowu się pogorszyło. W tej nocy było dosyć tak właśnie znowu trzęsionkowato, ale już jest znacznie lepiej. Już zacząłem chodzić, wyglądać w miarę jak istota ludzka. Ogoliłem się. Nagraliśmy nawet rano podcast z Andrzejem. Zachęcam do obejrzenia. No i cóż, dzisiaj transmisja z Rezydenta Emila i jutro postaram się nagrać chyba ostatni odcinek, tak sądzę, bo nie podglądam do podpowiedzi, chyba ostatni odcinek 8, żeby w końcu tę serię zakończyć. Miała się zakończyć w tym tygodniu, ale mam nadzieję, że teraz będzie. Ta piękna pogoda mnie dobiła, Xenofanesie. Joanno, dziękuję za powitanie raz jeszcze i dziękuję za powitanie pozostałych osób. Więc Chrisie, mam nadzieję, że się wykurujesz. Jaki następny VR, zastanowię się jeszcze. Płocki Gicie, bo będziemy o tym opowiadać przy kolejnej okazji. Pogoda jest absolutnie ohydna, plugawa, abominacyjna, nieznośna. Nie wiem, jakby ją jeszcze nazwać. Powoduje u mnie wewnętrzne drgawki, które później się przekładają na zewnętrzne drgawki. Ohydna pogoda, ohydna po prostu. Ali Piuszu witam i Bratniaku. Nie prześlij mi się Resident Evil. Nie jest tak straszne. Wojtku, witam serdecznie. Pawle, cieszę się, że przychodzisz na transmisję, bo rzeczywiście publika jest niezwykle wysublimowana. Same jakże szlachetne postacie tu przychodzą, a jak przychodzi jakaś osoba nieszlachetna, to szlachetnieje w waszym blasku. I to jest najlepsze. Moi drodzy, będziemy... What? Gurt, dziękuję za 2 miesiące subskrypcji. Głos niezmieniony, tak. Znaczy, głos mi się nie zmienił, ja nie miałem żadnego lecenia z nosa, ani nie kaszlałem, po prostu miałem dreszcze, potężne dreszcze miałem. Tipli działa? Czy nie działa? Powinno działać, a nie pojawiła się informacja z Tipli? Ojejku, to przepraszam, mogłem przegapić. Znaczy, starość, nie radość, ja... Już mogę takie rzeczy przegapywać. W 6 grałem, ale troszeczkę grałem, Steve'ie. Grałem przez 2 godziny może. Dalej postanowiłem nie kontynuować tej... Rzeczywiście. Pozwolę sobie Rafale
raz jeszcze to wyświetlić, bo to, jeśli się nie wyświetliło, to, to jest mi przykre. Momencik, gdzie to jest? Gdzie są wiadomości? Komunikaty o nowej wiadomości? Tutaj lista wiadomości. I jeszcze raz. Powinno się za chwilkę wyświetlić, a jak się nie wyświetli, to a ja wiem dlaczego. O! Dziękuję, Rafale, serdecznie na kierownika. Było po prostu w OBS-ie źródło zamknięte oczko miało, także nie było wyświetlane. No dobrze. Cóż, przechodzimy do gry. Jest dokładnie to samo miejsce, w którym zakończyliśmy, czyli będziemy w zameczku. A dzisiaj pojawił się tryb, który wam pokażę. Momencik. Jest chyba tryb tutaj. The Mercenaries, tak. Czyli taki tryb na czas. Pokonywanie fal przeciwników. On może być ciekawy w wersji VR. Jeśli go zrobią, oczywiście w wersji VR. Dobra. To idziemy continue. I będziemy kontynuować. Leon i Ashley unikają swoich napastników, czy też atakujących ich typów i dochodzą do zamku. Hola, Luis here. You guys still around? Panciorze, dzięki za subskrypcję. Perfect, because I have a present I want to give you. O. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Problem. Dajcie znać jak dźwięk. Czy jest ok? Czy nie jest za cicho? Czy nie jest za głośno? Tradycyjnie. Dobra, pamiętajcie, że jak będzie pyrkać, dajcie mi od razu znać, bo pyrkanie można bardzo szybko wyeliminować. Dobra, pięknie to wygląda, kurczę. Oj, strzelmy sobie w takiego zasępionego ptaszka. Szkoda, że nie mogę ich wszystkich ściągnąć. W sumie to był trochę błąd, bo straciłem jedną sztukę, ale możliwe, że da mi on pesety. Separate Ways chyba z ADO nie ma. Pewnie zostanie dodane. Ja tak naprawdę najbardziej i tak czekam na wersję VR, będę ją przechodzić od nowa. Znaczy, czy tutaj jest sklepik naszego kochanego kupczyny? No, musi być, bo jest jego sławetna latarnia. No właśnie. Ma nowe towary. Pokaż mi swoje towary. A przede wszystkim, Krisie, zapraszam w imieniu Andrzeja. Od razu Andrzej powiedział, że ja będę na całej retrosferze. Od razu mówi, że ja na pewno nie będę na całej retrosferze. Jeden dzień na pewno będę, natomiast na całej to na 100% nie. No musiałem nóż uzupełnić. Czy ja mam coś do sprzedania? Niestety zrobiłem wielką wtopę. Sokoli Owadzie, dziękuję za podarowanie 5 subskrypcji. To bardzo miłe z twojej strony. Mam problem tutaj taki, że nie wziąłem oka, które pozostało po tym kapłanie brodatym. I mógłbym je odzyskać tylko i wyłącznie przez ponowne przejście walki z nim. Straszaku, tak, dzisiaj dodali Mercenaries. Jak włączyłem grę, to się pojawił komunikat, że można pobrać. Uwaga, tryb Mercenaries zajmuje 2 megabajty. 2 megabajty, znaczy odblokowanie, bo już był zaszyty w grze. Więc nie wiem, czemu czekali tak długo z jego odblokowaniem. Może czekali na to, jak gra zostanie przyjęta. Najwyraźniej był w grze od samego początku. Dobra. Co ja mogę tutaj zrobić? No nic, chociaż mamy... To jest Blacktail. Ten Blacktail wygląda... Szkoda, że... A, mogę porównywać broń. Mogę. Porównajmy z Punisherem. No, to jest... jednak lepszy. Już w wersji bazowej jest w 3 kwestiach lepszy niż Punisher, tylko że Punisher może przebijać przeciwników, jeśli stoją w linii. Nie wiem, ile razy mi się to przydało. Karnewal Mephisto już jest lepiej. Dziękuję serdecznie za troskę.
TMP wziąć. No, TMP. Ja nie lubię broni, gdzie nie mam za bardzo kontroli nad szybkością wystrzeliwania pocisków. Bo wpadam w taki szał, wiecie. Mam i zaczynam tu robić. Tracę wszystkie magazynki i to się źle kończy zwyczaj. Lubię kontrolować, ile wystrzeliwuję. Nawet jeśli strzelam krótkimi seriami, nie wiem, czy w TMP można krótkie seria. Tutaj widzę, że jest, no... Jest tylko rate of fire wysoki. Nie potrzebuję raczej wysokiego rate of fire. Leszku z Lechii, dziękuję serdecznie. Krzysztofie, witam. I Majores, witam również. Więc kurczę. Więc ojej, to jest piękne. To jest piękne. I to też pewnie może być piękne. I to jest piękne. 30 tysięcy. Jakbym sprzedał Red 7, z którego i tak nie będę korzystać. Szuwarku, dziękuję za miłe słowa. Fantasmagierii to zasługa Damiana jak zwykle. Bolt Thrower się przydaje dzięki na miny. Ale tutaj bym sprzedał tę pompkę i kupił tę lepszą. Tak zrobię. Tak chyba zrobię. A więc Riot Gun. Pawle, ja strzelałem kiedyś na przykład z AK-47, czyli kałasza klasycznego. No jest, przede wszystkim jak się naciska spust, to broń robi jak wrrr, od razu rwie do góry jak dzika. Jak się nie jest przygotowanym, ja za pierwszym razem nie byłem przygotowanym, za drugim już tak. Więc to jest... Jak widzę czasami, jak w Countera, że ja dużo grałem w Countera, kiedy Counter powstawał, w latach tam 2000-2003, to bardzo dużo w Counter grałem i tam jak się łatwo strzelało z AK-47, to w rzeczywistości tak łatwo nie, to tak łatwo nie jest. Dobra, zwiększymy sobie, a już mam zwiększone, zaraz, nie to, to. Ja tu gadu, a musimy zwiększyć moc jego. Ammo capacity. I pała. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jak to teraz wygląda, nasz wspaniały ekwipunek. Riot Gun, zaraz przypiszemy sobie. Register Shotgun. Tutaj. Dobra, to jak teraz mam? Pyk. Dobrze. I tutaj 7 naboi tylko, słabo. Tak, Xenofan, jest jak strzelam. To było strzelanie na złość Putinowi. Przewidziałem. To jest film z 2014 roku? Gdzieś tak. Z 2014 roku filmik jest to. Szuwarku, dziękuję za wrzucenie playlisty do VR-u, znaczy do tego, do Rezydenta w VR-ze. Kusza sprzedać? Ta kusza mi się przydała, wiesz? Sęk w tym, że jak podłączałem do kuszy miny, to otworzyłem bardzo dobre, przydatne mi w walce z bossami szczególnie, ładunki wybuchowe. O, tutaj jest skrzyneczka na tyłach. Vintage Compass, proszę bardzo. Czyli taki stary, może nie stary, taki archaiczny kompas. Pawzawie, dobry wieczór. Zobaczmy, ja go mogę sprzedać, czy mogę go z czymś połączyć. For selling only. 8000. 8000. Już sprzedajemy. Xantulu, dziękuję za obserwowanie. Kurczę, w takim tempie 5000 niedługo spyknie. Klasyczny kompas? Thank you. Proszę cię bardzo. Don't get yourself killed now.
A teraz, o, mam stan zapisać, możemy. Bardzo dobrze, Sergej. Murku, tak, mam M1. Bardzo, bardzo dobry komputer, tylko niestety miał u mnie wypadek z mojej winy. Zalałem go kawą. Całego. Przeżył, natomiast przestał działać czytnik linii papilarnych. To jest problem teraz. Wskazówka od kupca. Pistolet, czy też broń boczna dla ciebie. Kiedy dostępny jest tak wiele pistoletów, wybranie odpowiedniego może być trudne. Na całe szczęście przygotowaliśmy listę specjalnych cech, które stworzą cztery fantastyczne wybory. Płynie się, sprzedałem już, dobra, czytamy dalej. Red 9, sprzedałem. Is No Good, witam wśród obserwatorów. Is No Good, znakomity komiks naszych pana Gosinego, prawda? To jest klasyka komiksu frankofońskiego. Blacktail. Chyba sobie tak. Wspaniały pistolet, idealny do szybkiego strzelania. Jest dość mały, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca w ekwipunku. Matylda. Matyldy nie ma. I strzela trzema nabojami naraz, to na pewno nie chciałbym taki. Leniwy koala, witam. Nie wiem, czy pytanie, czy serwus, nerwus to do mnie? To chyba nie do mnie. I stalowego też witam. Kurczę, jak to wygląda. Jak to wygląda. Ja chcę tutaj być. Chcę to oglądać w wiarze. O tym marzę. No, tam coś jest. Jest kilka punktów zapalnych. Któż to jest? Dziedziniec będzie za tą bramą. Nasi gospodarze chyba nie wystawią czerwonego, czy nie rozwiną czerwonego dywanu. O, kusze. Coś mi mówi, że nie chcą się z nami zaprzyjaźnić. Brutalusu, witam. Brutalusie, przepraszam. Jeśli dzisiaj będą u mnie jakieś lapsusy językowe w większej liczbie niż zwykle, to ja to składam na karb niedawno przebytych drgawek i dreszczy. Brutalusie, drugiego, tak, ja mam wykupiony dostęp wcześniejszy, więc 2 czerwca, 3 czerwca nie, bo jestem na spotkaniu klasowym. Stary 50-letnie dziady i 18-letnie dziewczęta zbierają się, żebyśmy powspominali dawne lata. Natomiast drugiego będę grać, tak, tak. Pauzowy, nie malarię, tylko miałem jakąś grypę, coś takiego. No, gwałtowne osłabienie organizmu. Gorączka i dreszcze. Leszku, na razie raz tylko musiałem Ashley ratować. No ale zobaczymy, mam nadzieję. Trzymaj się daleko ode mnie. Nie chcę twoich feromonów kobiecych. Fatemach Khanum. Mam nadzieję, że jutro. Muszę ją nagrać. Tak jeszcze, nie wiem, czy domyślam się, co jest przede mną. Przede mną jest Szturm, twór Heisenberga. O, natomiast co jest dalej, to nie wiem. Nie, co tu się dzieje? Właśnie tak by się batorzyli. Flagelanci. Nie, to nie jest flagelant, to jest... O Boże. Ło, dobra. Uciekaj, dziewczyno. Nie, tam głupia. You stupid woman. Dobra. O Jezus. O, to go zabija od razu.
To ciekawe. Co ciekawe. Nie wiedziałem, że to zabija te stwory od razu. Myślałem, że to tylko na chwilę oszałamia. No dobra. Bardzo się cieszę, tylko teraz już wiem, że będę musiał wykonać jak najwięcej tego rodzaju granatów. Czy coś tutaj jest jeszcze na tym ołtarzu? Splugawionym, sprzeniewierzonym, bluźnierczym, pogańskim. Szuwarku, tak, zauważyłem, że są bardzo, bardzo przydatne, tylko będę musiał je jakoś robić zaraz. Czy ja mogę je... Nie mam żadnych surowców, nic nie mam. Zero surowców. Mam trochę prochu, ale nie mam surowców, czy znaczy zasobów, resources. Larondzie, dobry wieczór. A w przyszłym tygodniu wróci Cyberpunk, właśnie. Co prawda miałem go pokazywać na PlayStation 5, ale że wychodzi ta aktualizacja, chyba we wtorek wychodzi ta aktualizacja RTX-owa, to będę chciał sprawdzić, jak ona działa. Zobaczymy. Sprawdzę zarówno na swoim komputerze... Nie, na komputerze nie sprawdzę, bo u mnie przecież Cyberpunk nie działa. No, albo może coś wymyślę, może przeinstaluję cały system. A to jest w ogóle porażka, żeby gra po prostu sobie nie działała, bo nie. Przejdziemy tego Cyberpunka. Ja sądzę, Pawzabie, że to nie jest kwestia patcha. To jest kwestia ustawień zapisów w rejestrze. Przy pierwszej instalacji coś tam się zapisało i nie można tego usunąć. Przynajmniej ja nie umiem. Jak ktoś zna sposób, szybko opiszę, na czym polega mój błąd w Cyberpunku. Za każdym razem, kiedy odpalam grę na komputerze, gra twierdzi, że nie może zapisać żadnych moich ustawień, bo zostały zapisane ze starą wersją gry. Jeśli grę odinstaluję i zainstaluję od nowa, to samo. Jeśli zainstaluję wersję tą... Nie, mam chyba wersję z płyty? Nie. Nie mam wersji. W każdym razie, niezależnie od tego, co zrobię, czy zainstaluję wersję gogową, steamową, czy epicową, bo mam trzy, zawsze dzieje się to samo. Więc nie mogę zapisywać żadnych stanów ani ustawień gry. Pawle, Wise Registry Cleaner nie korzystałem. Nie. Ogólnie od dłuższego czasu używałem głównie Maców do pracy. Muerte. Śmierć! Muerte! Powiedział mi śmierć. Znaczy, w sensie, żebym śmierdział chyba. Poczekajcie. Będę musiał zainstalować raczej celownik. Tak? Jak się instaluje? Nie mogę zainstalować? Jeszcze raz naciskam. Czemu nie mogę zainstalować? Stalowy robiłem to wszystko. Piotrze, witam. Ale mam jednak zasoby. Boże, przecież jak mogłem ich nie widzieć? Poczekajcie. Czy ja mogę coś stworzyć sobie? Flash grenade. Mogę flash grenade. Koniecznie. Tak. I teraz to. Jak połączyć... Chyba, że tutaj. Parts. Właśnie. O, scope. Czyli najpierw trzeba broń użyć, a dopiero później sam celownik. No, szczel. Chodź tutaj, kochany, chodź tutaj. Tutaj sam przeładowuję w VR-ze. Będę musiał to robić ręcznie, co sprawia frajdę, ale czasami prowadzi też do frustracji niezwykłych, kiedy na przykład męczę się z zamkiem, który się zaciął. Wielokrotnie mi się to zdarzało w ósemce. Hej, JJ! Piękna ksywka, witam.
Tak, już jestem w miarę zdrowy. To nie jestem jeszcze w pełni formy, ale powiedzmy tak w 60%. No, jeszcze raz pokaż swoją twarz piękną. Dziękuję ci, idziemy dalej. Przeładujmy. Czyli mam 5 naboi, czyli tak naprawdę na dwóch typów mi to wystarczy, bo jeden... Lersonie, dziękuję za subskrypcję, to bardzo miłe. Ojo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 j
Dobra, chodź, wychyl się. Pokaż mi swą twarz miłą. Lub też nie. Może z tej strony ktoś. Może jeszcze jeden kroczek. Pawzawy też... Ja czytałem te wszystkie supportowe wpisy. I... Niestety to chyba nie to. Przeżył dwa strzały? To bardzo niefortunne. O! Teraz z tego się udało jednym. No chłopie! Widziałeś jak to wolno leci, mogłeś złapać. I w zasadzie... A, bo trzeba w głowę strzelać. Brawo. No niestety nie mam już naboi. Stalowy... Tak, próba. Pokonanie Bowsera w Mario Odyssey to jest duże osiągnięcie. Gratulacje dla synka. BCR.pl. Chyba same pliki. Całego katalogu nie usuwałem chyba. Spróbuję zrobić tak jak ten. I to jeszcze co pisze... Momencik, bo mi zniknęło. I to co jeszcze Jayu pisze. Dobra, spróbuję to zrobić. Może się uda. Jak tam moje zdrowie? Jak tam moje życie? Ojej, troszkę jestem skasowany. Ale cóż... Przełączamy na... Powiewa wiatr jego sznurem mnisim. Jego sznurem, który wykorzystywał... widzicie te zgrubienia na sznurze? Jak myślicie, do czego służyły te zgrubienia? Do tego, żeby się smagał nim. Ten sznur to jest także jego bicz. Jest flagelantem. Jeśli ktoś grał kiedyś w Warhammera, Fantasy Battle, to w Armii Imperium była jednostka biczowników. Byli tacy fanatycy religijni, którzy szli do przodu, mieli zawsze morale maksymalne, biczowali się. Nic nie mogło złamać ich morale. Fatemach Kanumie, najpierw Szymonie, dziękuję ci serdecznie. Lego Indiana Jones, dziękuję Szymonie za przywitanie i dziękuję za dorzucenie do skarbonki, zostanie dobrze wykorzystane. Natomiast Fatemach Kanum, nie wiem, czy dobrze wymawiam tę ksywkę, w każdym razie, albo imię i nazwisko. Mam Pimigę tutaj, obok mnie, właśnie na RB4 zresztą. Momencik. Przepraszam. O, to jest. Także polecam. Nie jest teraz podłączona, bo szybciej mi jest podłączyć A500 Mini, ale jest. Jest i zainstalowany jest system i wszystko. U Krzysztofa transmisja 69 tysięcy subskrypcji. To jest łobuz. Jak on to robi? No jest po prostu niezwykle ojej. Niezwykle charyzmatyczny. Magadanes. Ach, Magadane. To trzeba powiedzieć. Pięknie bawi się słowem. Synu Stolarza, dziękuję, że jesteś. Mają katapulty, super. Czy ten fragment muru mnie ochroni, czy nie za bardzo? No ja mam nadzieję, że w tym roku przebiję 30 tysięcy. To się powinno udać. Może 40? Nie, 40 raczej trudno będzie, ale kto wie? Kto wie? Kto tam wie? Kuboksiku, cześć i dobry wieczór.
O, tak niezbyt celnie strzelają, na całe szczęście chyba. Tak, ciebie chroni wiara i zaraz spadnie. Bum, o właśnie. W zasadzie niepotrzebnie strzelałem. W tym miejscu wąziu padał jak szalony, to niedobrze, bo wąziu dobrze gra ogólnie. O, tu jest ogień. Dobra. Przejdźmy sobie tutaj gdzieś. Zobaczmy, czy nic się nie chowa. Tak, muszę ją przywołać do siebie. Bo inaczej będzie poszkodowana. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, biegniemy. Teraz tutaj coś jest. Czy ja tam byłem? Momencik. Nie, tutaj nie byłem chyba w ogóle. Opulus 2, ja skończyłem go kiedyś. Tak mi się wydaje, że go skończyłem. Grałem jak najęty. Byłem w szoku, że ta gra zajmuje tylko jedną dyskietkę. Skejek, witam. O, cóż za wspaniały suchar. O, no nie. No, już myślałem, że będzie z niego wychodzić wężowa głowa. No, teraz jesteśmy bezpieczni przed wyrzutniami. Oni grają z nami w Lokoroko. Mają takie... Ojej, ojej. Co się dzieje? Dobry. Dobra, Ashley, chodź tutaj. Oj, nie zdążyłem go kopnąć. Skąd on się wziął w ogóle? Patpacie, byłeś na intrze w Zielonej Górze? Nie podobało ci się? O, ale zazwyczaj wrażenia są bardzo pozytywne. Może za dużo ludzi było. Dźwięki Leona słyszycie z pada. Pad jest blisko głośnika, więc może ja po prostu odsunę troszeczkę, bo one się nie dobywają z gry, tylko właśnie się wydobywają z głośnika w padzie. A czy to ty? Karnewal mi istnieje jako... Duck znaczy kucnij. I czołem. Kucaj! Krzyknął. Kucaj! Tu możemy zejść? No, możemy sobie tu pójść. Ojej! Chłopie! Chłopie! No i po co ci to było? Szybka zamiana broni to jest dobra rzecz, dobra umiejętność. Tak, Leon zawsze dobre pomysły ma. Dzięki, szuwarku, za wiwatowanie. Bajera, dobry wieczór. O, nie mogę tędy przejść. No good. Brak towaru. Oj! Co tu? Jak? Gdzie? Tutaj strzelają do środka? Leon, ulecz się, brachu. Czy masz się czym uleczyć? O, nie masz się czym uleczyć. To dosyć smutne. Valtore, dziękuję za subskrypcję. Chyba pozostaje mi, niestety, użyć mojego ostatniego zioła. Leśne zioło, niechaj będzie nam wesoło. China XD, witam. Dobra. Stanley, dziękuję za obserwowanie. Jak oni tutaj strzelają? O, myślałem, że to jest jakiś przeciwnik. O,
Tak wam zrobię, macie. Koniec plucia we mnie. No. I już. A, jeszcze z drugiej strony. Tutaj. Bum, koniec. Pawle, że częściej się crouch stosuje? Nie, tak naturalnie byłoby powiedzieć duck właśnie, tak sądzę. Znaczy nie zdziwiłem się widząc to zupełnie. Zdziwiłbym się, gdybym crouch właśnie usłyszał. Dobra, jakoś inaczej tam podejdziemy sobie. Ale że tak powiem, najprostsze byłoby powiedzenie po prostu down. Norberto, 9 miesięcy, dziękuję ci serdecznie. Czy jest tam jakaś beczka z prochem? Bo ja nie chcę tutaj jeszcze wchodzić, bo tutaj jest dużo rzeczy do zebrania. Kasiopejczyku, akurat tak się ciekawie składa, że odpaliłem niedawno Megalomanię i byłem, no i interfejs mnie trochę pokonał. Nie pamiętałem jak się, zacząłem wytwarzać rzeczy, nie pamiętałem jak się ludzi przenosi między sekcjami wyspy. Teraz, to skąd strzela? Skąd to strzela w ogóle? Wow, a stamtąd! No dobra, skoro tam jest jeszcze... Czy to jest jakaś beczka? Nie. Trzeba to będzie zrobić na... Tak jak smok w Demon's Souls. Trzeba po prostu przebiec. Trzymaj się za mną, dziewuszko! I biegnij, achyżo! Hopsa! Dobra. A, to nie tutaj chyba miałem spaść. A może tutaj? Nie, nie było mnie tutaj. Co to jest za wielka armata? W czwartym armata! O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. I tutaj właśnie to pomieszczenie powstało po przeczytaniu lokomotywy. No właśnie. Chodź do środka, wchodź do środka, zrobimy tak jak w Monkey Island. Wystrzelimy cię. Wystrzelimy cię, dziewczyno. Musisz tylko znaleźć garnek i wtedy to zadziała. Dobra, czy ja mogę użyć tej armaty? Bo powiedział, this could work. No właśnie, muszę ją podnieść, tak. A tutaj, popatrzcie. I jest armata. No. Działa na warony. Działa na warony. Teraz będą. Piękny film. Swoją drogą. Komandosi z Nawarony. Ach. Pesetas zebranes. Pesetas. A tutaj byłem wcześniej. Dobrze. Czy coś jeszcze tu znajdę? Nie. Energii mam... połowę. Niedobrze. No ja bym chętnie ją wystrzelił. W garnku na głowie byłaby niczym Guybrush Threepwood. Dobra. Drop down? Raczej nie. Musimy poczekać aż wystrzeli. Może nie, po prostu wejdziemy sobie tutaj i zobaczymy czy jest tutaj może beczka. Czy mają państwo beczkę? Chyba nie mają. Niefortunne. Mają beczkę, proszę. No, ale chłopiec, traf beczkę, dobrze. Czy tamci panowie też mają beczkę? No dobrze. I już po was. Chyba, mam nadzieję. Zasoby zebrałem. Czy z zasobów mogę coś zrobić do leczenia? Chyba nic, ale zobaczymy. Mam zasoby... Craftuj. Rifle ammo, oczywiście, potrzebuję.
Jakbym miał wystrzelić w kierunku domu, oczywiście. Misja gotowa i zakończona. O, przez chwilę muszę coś sprawdzić. Wyszedłem z ekwipunku i doczytywały się tekstury. Jeszcze raz jeszcze. O! Uchwyciliście to? Jeszcze raz. I znowu. Za każdym razem to się dzieje. Jakby buforowanie, zapisywanie w pamięci podręcznej tekstur następuje w momencie, kiedy włączam ekwipunek. Tak jakby konsola nie radziła sobie z szybkim przywróceniem ich. Pszt. Tak, no takie... Ha. Ciekawe, ciekawe. Uff. I amunicja do spluwy. I pesetas. I kolejny amuletas. Oj, traf w niego, chłopie. I skarbos. Czyli znowu elegancka bransoleta, którą oczywiście wyślemy do gry Final Fantasy 16 i tam będzie dawać nam plus 5 na przykład do obrony. Czyli tak, oni już do mnie nie strzelają. Gdzie jest moja armata? A z tej armaty chyba... Czy chciałby się pan odsunąć? Szuwarku, dziękuję. Dziękuję za wiwat. I no tak, rzeczywiście bardzo dobry materiał był. Bardzo dobry materiał był loadingu. Bardzo dobry. Ogólnie zachęcam wszystkich do oglądania. Jeśli są tu osoby, które jeszcze nie znają loadingu, to koniecznie powinny ten błąd naprawić. A ty dasz mi zielone zioło. Jakże się cieszę. Nikolasie, dobry wieczór. To z drugiej... O, coś tu jeszcze znalazłem. Cztery! Komando Libia. Była taka gra kiedyś. Boom. Overkill. Gal43. Dziękuję za obserwowanie. Tak to się robi w Hiszpanii. No nie wiem, powiem tak, jak mi powiedzieliście, że tutaj wąziu tyle ginął, to byłem przekonany, że to będzie naprawdę trudniejsze niż było. Ja wiem, że to może być słynne ostatnie słowo, ale... Proch mam. Chyba wszystko mam. Tak, to się nazywa wejście z buta. Los Banditos. Czy Banditas. Banditas to są bandytki, a banditos to są bandyci. Nie mogę grać dużo lepiej niż ojciec. Zastanawiam się, czemu wąził ma ksywkę ojciec? Przecież to jest młody chłopak. Może poważny wygląd jego. I pesety zebrane. Wolałbym naprawdę amunicję, ale cóż. Nie będę tak strasznie narzekać. Tutaj jest pewnie zlecenie na medaliony. Tak sądzę. Tak. Te błękitne medaliony doprowadzają mnie, które są rozwieszone po zamku, doprowadzają mnie do szału. Oczy mnie od nich bolą. Niech ktoś ich pozbędzie. No cóż. Popatrzmy, gdzie mamy jeszcze... O, tutaj... Tutaj jest błękitny medalion i tu jest błękitny. Musimy wrócić, nie? To jeśli komuś tak bardzo przeszkadzają, że zostawił informację, to musimy to zrobić. Pablo, witam. Dobra. Gdzieś tutaj będą wisieć medaliones. Nie widzę na razie. No dobra, bo jeszcze powinienem dalej przejść. No
Dobra, tutaj, gdzieś tu. Stoję na nim. Czy jest poniżej prawdopodobnie. Dobra, to, a drugi jest gdzieś tu w dole chyba. Powinienem się na niego w niego wpatrywać, ale nie widzę. Nie widzę. To niedobrze. Zejdę pięterko niżej. Bo jednak lepiej mieć medalion niż... O, tutaj jest jeden, proszę bardzo. Lepiej mieć medalion niż go nie mieć. I zobaczymy, czy uda nam się je wszystkie strącić. Gdzieś tutaj powinien być. Greg Kalar, dawaj. Celar, przepraszam. Wzrok już nie ten. O, jest, widzę. No ta się wpycha. Ech, co za... dziewucha. O. Jest! No, nie podlizuj się, dziewczyno. Karolu, dziękuję za subskrypcję. W zasadzie tutaj można by śpiewać Come on baby, light my fire. No, w tej misji. Tak, Zofia Naukowska musiała tutaj je powiesić. Czy warto w Diablo 4 grać na PS4? To jest dobre pytanie. Sądzę, że będzie nieźle zoptymalizowane, natomiast na pewno nie będzie wyglądać tak jak na piątce i PC-cie i na Xboxie Series X. Jeśli nie masz mocnego PC-ta, nie masz PlayStation 5 i nie masz też Xboxa Series X, no to tak, no to nic nie pozostaje innego, tylko właśnie wersja na PlayStation 4. Którą chyba będzie można później, jak będziesz mieć PlayStation 5, zaktualizować do tej wersji PlayStation 5 za darmo. Tak sądzę przynajmniej. Nie mam pewności. Ale no, wydaje mi się, że ta gra, wbrew temu, co tam mówili, że planują ją podrasować pod wszystkie sprzęty, to na początku będzie najlepiej działać w ogóle na konsolach nowej generacji, później na PC-cie, a później na konsolach poprzedniej generacji. Pawle, nie grałem w betę, przepraszam, w Ragnaroka na VR. To jest gra, której nie kupiłem, jakoś mnie nie ciągnie. Patrzcie, co to jest? Do góry nogami powieszone posągi. Szatany, szataniści, tak jak odwrócone krzyże, tu mamy posągi odwrócone. Tak jest, mam kolejne 5 klejnocików, wobec tego dostanę coś od ciebie. Zwiększa częstość wypadania zasobów. Bardzo. High Power Scope, też dobra. Mapa skarbu w zamku. Exclusive upgrade ticket. Wow. Krisie, ja tu się zaraz, wiesz, nie możesz takich rzeczy mówić, bo ja tu się zaraz zacznę czerwienić coraz bardziej i wybuchnę z tego poczucia samozadowolenia. Fire Soul, witam. Muszę przede wszystkim naprawić nóż. Ledwo nim dźgnąłem ze dwa razy. I już 1000 w plecy. Gregu, dziękuję za życzenia i wzajemnie. Wszystkiego jak najlepszego. Co mogę zmienić? Wydaje mi się, że powinienem chyba sprzedać Punishera i kupić ten kolejny pistolet, bo Punisher już jest na maksa rozwinięty. Monster Sanctuary. To będę musiał sprawdzić. Dzięki, Szuwarku. Jeśli znajdę czas, to sprawdzę chętnie. Dobra, sprzedaję Punishera. Taki będę. To jest mi... Czuję żal. Czuję ból wewnętrzny. Miota mną, ale... Ale cóż...
Żegnaj, Punisherze. I Blacktail. Teraz Blacktail jest moim największym przyjacielem. Przyjaźń skończona z Punisherem. Teraz Blacktail jest moim największym przyjacielem. O. A dziękuję, Firesoul. Tak, to już niedługo. To już bardzo niedługo. Tune-up, więc zwiększymy sobie pojemność amunicyjną. Power. I rate of fire może nie. Szybkość przeładowania, tak. A może power też. Ja Franka Castle jestem wielkim miłośnikiem. Ogólnie nie jestem fanem tak zwanych opowieści o superbohaterach klasycznych, czyli faceci w rajtuzach, za wyjątkiem kilku, tak? Mam słabość do Batmana i do Punishera. To są dwa i oni są... Można sobie wyobrazić, że po długim, wyczerpującym, niemożliwym wręcz treningu człowiek osiągnie taką sprawność. Szczególnie w przypadku Punishera. Batmana może mniej. Więc to jest dobry cel życiowy. Zostać tak, być takim jak Punisher. Synu Strażak, zacząłem grać, ale nie skończyłem. Cesario, zdecydowanie się zgodzę, te noże to jest jakiś nie, karnewal, przepraszam, karnewal. Te noże to jest absurd, Całkowity, absolutny absurd. Teraz masz masz Vista, ten pistolet wygląda jak Vist, jak nasz eksportowe dzieło. Co lepsze, czy Mario 3D World, czy nie powiem, na równi stawiam. Ale najlepszy jest Super Mario Galaxy, o. Brutalusie, rzeczywiście, tak było. No, to był rok 2016. Dawno temu. Szkoda, że nie ma już lotów Diablo. O, już wielka szkoda. Przeładujmy ten karabin jeszcze. I to też przeładujmy. W zasadzie chyba mogę sprzedać rzeczywiście ten miotacz bełtów. Ryzawia, ja mam, czyli się podaję jakieś zdanie po tym wieku, co mam robić, aby kobieta mi chodzi. Boże, Fire Soul. Powiem tak, nie wiem. Brutalusie, dziękuję za dołączenie do Grysławia. To jest pytanie, jakiego się nie spodziewałem. Nie wiem, czy mogę być w tej kwestii jakimś przewodnikiem duchowym i sercowym. Kasperski, witam. Walizkę kupić? Czemu mam walizkę kupować? Nie, walizki nie potrzebuję chyba kupować. First aid za to muszę kupić, tylko muszę coś sprzedać. Właśnie sprzedam, już wiem co sprzedam. Wstawię do eleganckiej bransolety klejnoty. Także przepraszam, to taka logistyka chwilowa, bo muszę poogarniać parę rzeczy, ale to jest tylko przygotowanie przed tym, co czeka nas już za chwileczkę, już za momencik. Inlay gemstones, więc proszę bardzo. Pyk. Wolałbym jednakowe, no ale cóż, jak nie ma jednakowych, to niech będą takie. Za ile kupisz to ode mnie? 17600. Czy mi się to opłaca? Zaraz. Bo co? Ja mam wrażenie, że on chce mnie zrobić w bambuko. Delikatnie, bardzo delikatnie. 17600 za bransoletę plus dwa klejnoty. A jakbym to sprzedał osobno?
Bransoleta 5, no to 16, no dobra. No dobra, no. Niewielka różnica, ale cóż mam zrobić? Peterze, wesołego, dziękuję za to, że wpadłeś. Walizka zwiększa ekwipunek, ale nie potrzebuję na razie ekwipunku. Potrzebuję pieniędzy, to jest dla mnie problem największy. Jestem biedakiem, jestem osobą, która nic nie ma. Tutaj, w grze oczywiście. Za ten jakże wielki wysiłek mentalny oraz fizyczny, za włożenie klejnotów dostanę 1600 tylko peset. 1600. Skandal. Ale cóż, 17600, sprzedane. I teraz kup sobie first aid koniecznie. Niko, dla mnie najlepszy jest czwórka? Kurczę, dwójka, czwórka, ósemka. Dwójka, czwórka, no i Code Veronica, mam sentyment do Code Veroniki, bo między innymi przez Code Veronica kupiłem Dreamcasta. Ja też miałem Code Veronica właśnie w wersji niemieckiej, znając po niemiecku Hande Hoch. Głównie. Więc niewiele znając po niemiecku słów. Albo Nicht Verstehen. O! Witam w moim zamku. Gorąco. Oh, please, call me Ramon, and allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me, now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine, with me. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. Już za piękny żabot ma tutaj. Jakże szlachetnie postępujesz. Ponieważ dziewczyna jest... Więc zgodzisz się. No ty nie masz nic do gadania. Teraz będzie pewnie jakaś trudna sekwencja. Oj, dwaj duzi panowie. No nie, przepraszam. Oj, oj. Oj, oj, oj. Dobra. Momencik, momencik, momencik. Panowie, panowie, dogadamy się. Poczekaj, teraz musimy zbadać nasze opcje. Co ja mogę zrobić? Czy ja mogę zrobić sobie granat ten zwykły? Czy nie mogę zrobić zwykłych granatów? Mogę zrobić miny dołączane do... Ale nie mam tych, kurczę, kołków. Niedobrze. Czyli w zasadzie nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę zrobić. Mam bardzo mało amunicji. Ja może się poddam po prostu. To jest dobry plan. O, oj, straciłem przez... Oj, 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 oj. Move.
Dobra, chyba muszę użyć niestety. Dark Rodencie, witam i dziękuję za obserwowanie. Subskrybowanie, przepraszam. Użyj. Dobra, jestem już zdrów, chłopie. Dobra, jak tego pana? O, Ashley jest unieruchomiona. Jeśli zostanie zaatakowana, będzie tymczasowo unieruchomiona. Zginie, jeśli zostanie zaatakowana w tym stanie. O Boże. No, muszę jakoś coś z tym panem zrobić. A jak sprytnie się obrócił. Chodź, pobiegniemy tutaj do swojego kolegi. Oj, znowu. Dobrze. Pesetas, może któryś zostawił jakąś amunicję. Wstawaj, Ashley. Nie mazgaj się, dziewczyno. Aj, nie zdążyłem. Przeładuj. I kopnia. Bum. I dobitka. No dobrze. Jakoś poszło. Wstawaj, kobieto. Wstawaj. Niko, bo żeby poczuć dobre celowanie, to trzeba grać w wiarze. Tam rzeczywiście celujesz, a tutaj to jest machasz gałkami, pada. To nie to samo. Dobra, teraz chyba pójdę sprzedać rzeczywiście coś, albo kupić coś. O, mam amunicję do pistoletu. Tutaj jest... Nie mogę tam wejść, a z górą będę mógł się tam dostać. Tu jest jakaś szuflada, a w szufladzie krasnale oczywiście. Boże, po co mi te pesety? Tutaj będę mógł wejść razem z Ashley. Tutaj drzwi, które są zamknięte. Tutaj wielki skarb konkwistadorów. A tutaj co? Może amunicja do? Żółte zioło! Jak dobrze, będę mógł rozbudować swoją wytrzymałość ogólną. Magazynki w broniach można zwiększyć, oczywiście i tak zrobię, tylko co tu jest? Nie wiem, do czego to służy, pewnie to się zaraz wyjaśni. Tak, Niko, bo ja nie grałem w ósemkę w ogóle w wersję naleśnikową, stąd naprawdę bardzo dobre wrażenia są z tej ósemki. Dobra. Popatrzcie, ile przed chwilą naprawiałem nóż. Przed chwileczką. 1100 znowu. Kasteku, witam. Dobra, rozbudujmy sobie pistolet. Pojemność amunicyjna znowu. Pyk. Kamilu, dziękuję za obserwowanie. Zapiszemy sobie tutaj stan, tak będziemy grać... prostacko. Ponoć w grze jest chyba ile? 18 rozdziałów, tak? Coś takiego, więc jestem w siódmym, więc 1/3 powiedzmy. Czuwarku, domyślam się, że coś będę mógł takiego zrobić, ale co? Oto jest pytanie. Ten nóż to jest... jak na razie za ten nóż odejmuję tej wersji jeden punkt, naprawdę. To jest głupie po prostu. To jest po prostu niemądre. Licz na siebie, mój drogi. Kasteku, jaka jest ocena? No, gdyby nie nóż, to by było 9 na 10. A jest 8,5 powiedzmy.
Podchodzi z nożem, nóż się niszczy. Każdy cios nożem go niszczy. Ja i tak mam go maksymalnie rozbudowany, a kilka ciosów sprawia, że nóż się rozpada. To jest absurdem po prostu. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł. Natomiast jest to pomysł szatański. Trzeba coś zrobić w grze. No możliwe, ale to powinno być domyślne. Nóż powinien być niezniszczalny domyślnie. Poszukaj innej drogi wyjścia. Czemu? A czemu nie, tędy nie mogę już wejść z powrotem? Mogę. Beyblade, no tak, już wiem, że można odblokować, natomiast to powinno być domyślne. Nóż powinien być domyślnie niezniszczalny. Albo po maksymalnym ulepszeniu powinien ewentualnie stawać się niezniszczalny. Granat, Boże, jak się cieszę, że jesteś, granacie. Och, nawet nie wiedziałeś, jak za tobą tęskniłem. Looks like we can continue on this way. O, latareczka. Komnata tortur. Co tutaj się dzieje? No tak, komnaty tortur. O, patrzcie, tam zmasakrowane czyjeś ciało. Nie mówię zwłoki, bo może jeszcze żyje. Podejdę do niego i nagle on zacznie robić do mnie. Por favor, señor. A może i nie. Tak się nie powinno umierać, tak jest. O, jakiś wpis do dziennika. Kute tutaj nie ma chyba żadnych quick time events, nie zauważyłem. A więc notatka, czy też zapiski dozorcy. Obudzono mnie w środku nocy ponownie. Znowu te straszliwe dźwięki dochodzące z piwnicy. Dźwięk paznokci wbijających się w kamienne, czy też wgryzających się w kamienne ściany oraz jęki pełne klątw. Ten człowiek niesie sobie dość nienawiści, by zniszczyć ten świat. Kiedyś służył władcy tego zamku jako oprawca, podobnie jak jego dziadek i pradziadek, i jego ojciec i dziadek wcześniej. To jedno z bardziej unsightly legacy, z mniej ciekawych dziedzictw zostawionych przez rodzinę Salazar. O, Salazar, to jest ciekawe nazwisko w ogóle. Salazar to jest nazwisko dyktatora Portugalii, który do 70-tych lat, do 72 chyba roku rządził Portugalią. Nawet w swojej rodzinie był uważany za specjalnego, cieszył się swoją pracą z całego serca i miał do niej talent. Przy okazji, skoro jesteśmy przy torturach, to serdecznie wam polecam książkę. Naprawdę. Rewelacyjna książka Gene Wolfe, Cień kata. To jest początek Księgi Nowego Słońca i jest to coś fantastycznego. Rewelacyjnie opisany, dogrywający, dekadencki świat, w którym kaci pełnią specjalną rolę. Fleczu, dziękuję ci za dorzucanie do skarbonki. Czy mógłbyś zobaczyć najnowszy film na moim kanale? Teraz nie, ale później chętnie zerknę. Więc bardzo wam polecam Cień kata. To jest wybitne dzieło literackie, doskonale napisane i naprawdę głęboka powieść, wielowarstwowa, szkatułkowa wręcz. Pierwszy był chyba Cień kata, później był Pazur łagodziciela, a trzeci to był z Liktorem coś, ale nie pamiętam co dokładnie. A więc jego darem było torturowanie, udręczanie innych.
Jego zdolności wkrótce przykuły uwagę mistrz, jego władcy, jego pana. I kiedy zabrał go do podziemi, nie, więcej nie napiszę. Nie mogę. Nie mogę sobie przypomnieć. Nie chcę sobie przypomnieć tego, co tam zobaczyłem. Mój umysł nie może tego pojąć. To mnie złamie. Przy okazji, jeśli będzie kolejna dygresja, jeśli mowa o popadaniu w obłęd, to w końcu wychodzi fantastyczna, jedna z najlepszych gier Cthulhowych, jakie wyszły, czyli Call of the Sea. Call of the Sea to jest gra, która wyszła pierwotnie na Xboxa, a teraz wychodzi, uwaga, na VR, będzie na Questa drugiego w przyszłym tygodniu bodajże. I mam nadzieję, że pojawi się też na PlayStation VR 2, no bo kurczę, na Questie ta grafika może być tak bujna, tak wyrazista, tak pełna barw, może być trochę, powiedzmy, bura. Ale i tak pewnie zagram, a Call of the Sea to jest przepiękna gra, przepiękna, świetna fabuła, świetna opowieść. Jeśli ktoś lubi takie fabuły około mitów Cthulhu, chociaż to jest nawet bardzo w mitach Cthulhu osadzona, choć tego nie widać na początku, to bardzo Call of the Sea polecam. Synu Stolarza, no właśnie Call of the Sea nie jest takie straszne. To jest bardziej, to jest nietypowa gra Cthulhowa. Nie jest straszne. Otrzymałem rozkaz zajęcia się więźniem. Nie, więźniem? Chyba tak. Miałem go karmić i pozbywać się... A może nie, może jednak tym katem. Miałem go karmić i pozbywać się nieczystości, słuchając jednocześnie tego okropnego głosu każdej nocy. Dłużej tego nie zniosę, mam już dość. Nie przeżyję kolejnej nocy w tym zamku. Jutro odejdę daleko tam, gdzie ten głos nie dosięgnie mych uszu. Haha. Koniecznie Sophie Blue. To jest doskonała gra. Czerwone zioło. Ale teraz zrobię taką miksturę zielną. Uwaga, więc... Ciach. I teraz jeszcze dodamy do tego żółtą. I teraz mam najlepszą możliwą miksturkę, która sprawi, że odzyskuję całe zdrowie i dodaję jeszcze troszkę. Call of the Sea to jest fantastyczna gra, świetne zagadki. Nyga 9, witam cię serdecznie. Świetne zagadki są w Call of the Sea, naprawdę doskonałe. I... A ten co? Ojej. Non... A, to po hiszpańsku napisane jest. Chyba. Nikt nie ucieknie. O, słuchajcie z Kejeka, tak, koniecznie. Łapki w górę są mile widziane. Tak, zaraz. Jakby ktoś tutaj szedł. Słyszę takie człapanie i ciągnięcie łańcuchów. I teraz mam wrażenie też z tego, z Demon's Souls. Demon's Souls jest wieża taka, no Boże, wieża Latri, nie pamiętam, jak ona się nazywała, gdzie też były takie właśnie żelazne dziewice. I chodziły bardzo nieprzyjemne stwory. Oho. Cóż takiego, czy trzymają tutaj zwierzęta? Tak, zwierzęta robią moja droga. No może małpy robią, tak. Może to jest małpa. Może to jest King Kong. Może zostaniesz jego oblubienicą. Może musisz go zaspokoić. Wtedy, oczywiście, nie wiem, opowiadając mu jakieś historyjki, głaszcząc go po jego brzusiu. Wtedy on zamieni się w misia takiego kochanego. Nie no, słyszę ewidentnie, że coś tutaj jest. I boję się, że mi to rozwali ścianę. Albo zamknie się za mną nagle. No chodź dziewczyno, nie bój się. Nie bój się, poznasz King Konga. Albo jest drewniana podłoga. Podłoga się potem załamie. Coś takiego będzie.
Tu jest klucz, pewnie jak go podniosę, to albo rozwali się ściana, albo się podłoga zawali. Coś takiego będzie. Nie przechodziłem tego w tej wersji, a w starej 18 lat temu, więc nie pamiętam, ale tak się domyślam. Nie. O. The light is lost. To ciekawe. A. To miło. A jednak. A jednak. Z zaskoczenia. Dzień dobry panu. On jest niewidomy. Trzeba po cichutku. Jeffrey z Half-Life Alyx. Dokładnie to samo. On jest przytwierdzony łańcuchami, tak. Pewnie kiedy użyję klucza, to się wyrwie. Muszę uważać, żeby nie wpadać na te kajdany wiszące tutaj. Dobra, kolego. Popatrzmy jeszcze na twoje oblicze. Kto cię tutaj zamknął? Jak długo tutaj siedzisz? Jak myjesz zęby? Jak jesz? Wyglądasz jak Baraka, który grał w Mortala 2. Pamiętacie Barakę? Dobra. Tak właśnie myślałem, że coś takiego tu będzie. Zaraz, przecież ja jeszcze nic nie zrobiłem. Dobra, może zrobiłem jednak. Chyba muszę mu strzelić w to na plecach, albo na pewno granat błyskowy na niego nie zadziała. Tak, tutaj mogę ginąć, poczekajcie. Ej, nie trafiłeś, chłopie. Oj. Czyli muszę chyba dwa celne strzały oddać. Może więcej. Ajajaj. Źle. Tak blisko, kolego. Tak, w VR-ze to będzie cudowne. To będzie cudowne w VR-ze. Teraz ja nic nie mówię, bo jestem w pełnym skupieniu. Kurczę! Jakim cudem, chłopie! Ja tutaj... A nie biję mocno. To jest tak w zasadzie koleżeńsko. Taki rozchodniaczek można... Oj, dobra. O! Zaklinował się tam, super. No i celuj! No, nie potrafisz celować, chłopie. Myślałem, że agent USA, CIA jest mistrzem celowania, a ty nic.
Już? 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 Nie? No wiesz co? Nie wiem, czy chcesz się z tobą widzieć w VR-ze. Jak to się mówi, easy peasy. Szubarku, właśnie, to ja przypomniałem sobie tę radę i nie dałem się zabić. To jest jedna z lepszych rad. Zasoby znalazłem. I znowu tutaj amunicja. Czyli dobrze odkryłem metodę na pokonanie jego torturowości. Jakby to powiedzieć? W angielsku jest jednak to słowo torturer, a po polsku mamy tylko kat, oprawca. Torturowiec. Osoba torturująca owce. Płocki, na razie Zeldy i Diabełka. No Diabełka bardzo, bardzo oczekuję. Bardzo. Trochę się boję o czerwiec, jak Diabełek wyjdzie, ale bardzo czekam. Torturator. Torturo. John Torturo. Introligat. No i czekam na Half-Life Alyx w VR-ze, tak? To jest rzecz, na którą bardzo, bardzo czekam. I liczę, że się w końcu pojawi. O, Jedi Survivor, właśnie. Jedi Survivor też. Zapomniałem, że to w tym miesiącu już wychodzi. Kurczę, no. Kiedy znaleźć czas na to wszystko? Cichy graczu, witam cię. Płocki gicie, tak, mam chciałbym Half-Life Alyx na PlayStation VR 2. Przy mikrofonie podcast 7 miesięcy, dziękuję. Liczę, że w międzyczasie już część z was zakupiła cień kata albo pobrała na swoje czytniki. I mówię poważnie, to jest, jak czasami polecam jakąś książkę i się tak upieram, że to jest dzieło wybitne, mówiłem tak przy Hyperionie, tak? Mówiłem też tak przy Panu Lodowego Ogrodu. To tak samo mówię teraz przy Cieniu Kata. To jest dzieło wybitne, koniecznie. Nie każdemu podejdzie, bo to tam niekoniecznie słynie z takiej dynamicznej akcji, ale snucie opowieści, to jak pięknie się ona splata, jak ona na gobelinie poszczególne warstwy wychodzą i ten świat przez Gina Wolfa tworzony, to jest majstersztyk. Majstersztyk. Nie kaszl, dziewczyno! Co to za kaszlenie? Ach, nie, nawet nie może w nią strzelić, popatrzcie. Hyperion 2 na 10 max! No nie. No zupełnie się nie zgadzam. Zupełnie się nie zgadzam. Ja rozumiem, gusta są różne, natomiast 2 na 10. Nie. Sko, kolejny klejnocik. Zaraz, czy ja nie słyszę nakręcanego tego? Nakręcanego markiza, tak? O, jesteś tutaj. 2 z 16. Ja musiałem po drodze pewnie wielu pominąć. Wielu. No ale cóż. Szak, tak, jest takie ryzyko, że Diablo 4 będzie posiadać działanie narkotyczne po trochę. Nowy Wspaniały Świat, no to jest lektura obowiązkowa, jakby to jest, opisuje to, co niedługo będzie u nas. Jest kilka antyutopii obowiązkowych, 84, Nowy Wspaniały Świat. Cóż jeszcze? No z polskich to koniecznie by trzeba przeczytać Paradyzję. Obowiązkowo też.
O, cóż to za przystojny pan z wąsem. Malezjańska Księga Poległych też jest bardzo dobrą serią, bo Steve Erickson. Przy czym, jeśli chcecie taki polski odpowiednik Malezjańskiej Księgi, to ja mam wrażenie, że potroszę McCann Roberta Wegnera jest takim odpowiednikiem, jeśli chodzi o tworzenie świata, interwencje boskie w naszym świecie i tak dalej. Natomiast no, bardzo, bardzo McCann polecam. To jest też... Opowieści z mekańskiego pogranicza północ-południe. To jest pierwszy tom. Rzecz obowiązkowa, przy czym w tym wypadku nawet niekoniecznie w wersji książkowej jest rewelacyjna wersja dźwiękowa nagrana przez Filipa Kosiora. Filip Kosior urodził się po to, żeby czytać takie książki jak mekańska opowieści z mekańskiego pogranicza. Z tego, co wiem, to pan Robert był chory dość poważnie i ponoć książka jest w redakcji teraz, czyli w tym roku jest duża szansa na to, że wyjdzie. Wziąłem sobie żelazny mieczek. Oj, tu, teraz mogę go włożyć tutaj, popatrzcie. O. Wow, czy to będzie zagadka jakaś taka? Czy tutaj też jest, że jest zardzewiały miecz i pozłacany miecz? Tutaj będzie musiał być pozłacany. A, trzeba zamienić się jakby miejscami. Więc tak, żelazny zabija. Tutaj będzie oczywiście zardzewiały. O, skomplikowana zagadka. Tutaj będzie pozłacany, służący do pasowania na rycerza. A tutaj jaki? No tutaj jeszcze jakiś powinien być. To może tutaj damy żelazny, albo trzeba będzie znaleźć go. Gdzieś. Proch. Teraz coś tutaj jest? Nie, ani drgnie. Won't budge. Dobrze. No, włożymy sobie ten tutaj. Ja już od dłuższego czasu na sucho. Nie piłem żadnego alkoholu od 2 miesięcy chyba. Więc potrzebuję znaleźć jeszcze jeden mieczek. Pewnie gdzieś tutaj jest. Przynajmniej na to liczę. A co tutaj? Zagadka jakaś? Orzeł, jeleń i wąż. Tutaj pewnie... O! Zapaliłem latarnię jelenia. Caprice 1979. Mam nadzieję, że jutro. Cały tydzień. A co, jakie gongi? Jest kilka gongów. Poradziła mi dziewczyna, co mam zrobić. Bardzo się cieszę. I nie, w tym tygodniu nie miałem jak nagrać. Więc chyba tak, najpierw za... Jest, udało się. O, jest kolejny miecz. Tak. Uwielbiam te zagadki. Zakrwawiony miecz, tak. No to wiadomo. Moja droga. Tutaj. Trzeba go włożyć tutaj, wiesz? I wtedy otworzy nam się przejście. Oj! Udało się! Jest! Niesamowite! Taka trudna zagadka, a jednak wspólnym wysiłkiem, po wielu godzinach zastanawiania się nad tym, jak podejść do tej zagadki, gdzie ją ugryźć, co zrobić z tymi dziwnymi symbolami mieczy? Udało się. Metodą prób i błędów. Brutalną siłą. Jest. Dobra, zobaczmy, co tam jeszcze było w tamtym pomieszczeniu. Szuwarku, o dobrze, to dziękuję za informację. To, co prawda ja czytałem ją sobie normalnie, w sensie wersji papierowej, ale chętnie pan Ferenc doskonale czyta też książki. On czytał też chyba Hell pana Jarosława Grzędowicza, który jest moim zdaniem też świetną pozycją. Jakubie, czuję się lepiej niż się czułem. Próbuję nalewkę od skromnego ojca z Torunia. Z Torunia, rozumiem.
Kurczę, w sumie jakieś nalewki bym się i napił. Może. Tak żeby... A nie, przepraszam, wczoraj piłem. Byłem u przyjaciela, graliśmy w Dune'kę nową. Dodatek do Dune'y, gry planszowej Dune'a Imperium. Dodatek wyszedł Nieśmiertelność. No i kolega poczęstował swoim bimbrem. No to... Popełniłbym faux pas, gdybym odmówił. Karnewal, tak, tak, ale udało się. Udało się. Cześć. Oj, gdzie ty jesteś, wądrzu? Gin. Jakubie, dziękuję serdecznie. Tobie również wszystkiego najlepszego, spokoju, zdrowia i szczęścia. A możliwe, że ja jeszcze jutro zrobię transmisję. Kto wie? Zobaczymy. Może tak się zdarzy, że jutro będzie, Wielką Sobotę będzie też transmisja. Wielką Niedzielę to raczej nie, ale Wielką Sobotę może będzie. I jesteśmy na górze, na krużgankach. Super. Hang on. This is the same room as before, isn't it? Guess we just circled around. Pan Wojciech Rządkiewicz ma piękny głos, natomiast mam wrażenie, że czasami przesadza z emfazą taką. I brzmi to jakby drwił, albo jakby z ironią coś czytał. Bo niektóre jego. Niektóre zdania, które czyta, no brzmią tak. Przesadnie, tak bym je określił. Dobra, proszę opuścić drabinę. No i teraz, super, będę mógł tutaj wchodzić, ale najpierw będę musiał przejść na drugą stronę. Proszę, skaczemy, hopsa. Ha-ha! No właśnie, pewnie zaraz tutaj przyjdą porywacze. I zeskakujemy. Hopsa. I bierzemy skarb. Ja tutaj dostaję zdjęcia z ciastem pięknym. To jest sadyzm. Och. Trochę się boję tych świąt, bo ja przez ten... Nie bądź taka do przodu, dziewczyna. O, tak, tak się odpowiada takim nabzdyczonym, młodym kwokom. W każdym razie, coś jeszcze chciałem powiedzieć. I zapomniałem co. A, właśnie, mocno sobie trzymałem dietę, naprawdę, przez ten czas i nie wiem, czuję, że redukcja... W końcu zaczyna porządnie działać i nadchodzą święta, i nadchodzą pyszne ciasta i tego się troszkę obawiam, że będzie... trzeba bardzo uważać z nadmiernymi kaloriami. Dobra, to jest to. Muszę zestrzelić znowu symbole, tak? Wunsz i taka rybka jakby. Tak, to jest rybka, tylko że w drugą stronę obrócona. Czyli może muszę ją strzelić z tej strony. Czy to zadziała, jeśli ją strzelę, czy nie? Tak! Zadziała. Więc musimy znaleźć jeszcze wunża. Wunsz! Skacz! Uwolnij się od tej dziewczyny. Ona też po prostu by chciała skakać, a nie potrafi. I jest wunsz. Proszę. Udał. Jak najdalej od ciebie, moja droga. Jak najdalej od ciebie. O, nie udało się. Tak już miał nadzieję. Ach. Dobrze. Czyli tak, udało się pokonać przeciwników na dole. Udało się wygrać z Katem.
rozwiązać arcytrudną zagadkę, jedną z najbardziej wymyślnych w serii. Teraz drzwi. I co tutaj mamy? Granat. O, jak ja się cieszę, jak tam z granatami. Mam dwa granaty zwykłe. Ireneuszu, dziękuję za dołączenie do subskrybentów. Tutaj jeszcze przeładujemy naszą spluwę i idziemy. I taka informacja, bo pewnie zastanawiacie się, do której dzisiaj transmisja. Dzisiaj będzie, wiem, że później zacząłem, ale też tak maksymalnie do 12 jednak, wiecie. Muszę dbać o zdrowie, muszę się wysypiać. Współczuję, karnewal, współczuję. Ja polecam, ja mam bieżnię i pracuję na stojąco i dzięki temu robię czasami absurdalne ilości kroków. No ale ten... Powiem tak, kiedyś kupiłem Orbitrek dawno temu, kiedy po raz pierwszy, jak ważyłem 120 kilo, ponad chyba 120 kilo, postanowiłem się wziąć za siebie, kupiłem Orbitrek, który wytrzymał jakieś 3 tygodnie. I tyle. Zresztą wtedy nic nie wiedziałem. To był ile? Który to był rok? 2005? 2006? W które R4 grałem? No w GameCube'ową wersję, wersję na Wii, wersję później tą, która wyszła na Xboxy, czy tą odnowioną, no i na Questa. Tak, Krisie, sen zdecydowanie w moim przypadku to jest najlepsze lekarstwo. Ja zawsze po prostu, jak się źle czuję, to staram się jak najdłużej spać. Ostatnio w ogóle, jak były te, miałem te gorsze dni, to słuchałem sobie jeszcze do snu panów samochodzików. Tych, których nie znałem, bo okazuje się, że pan Zbigniew Nienacki, o którym już wielokrotnie mówiłem tutaj, o panach samochodzikach także, napisał dwa tomy, znaczy kończył jeden tom przed śmiercią, nie zdążył go dokończyć i został on dokończony przez jego przyjaciela i to jest pan samochodzik tajemniczy kolekcjoner i był jeszcze jeden pan samochodzik i zagadka rycerza Jędrzeja chyba. Grey Fox, dziękuję za dołączenie do obserwatorów, którego to właśnie też zacząłem słuchać. Miłe rzeczy, ja mam słabość wielką do tego bohatera i do tego świata takiego idyllicznego PRL-u, który nigdy nie istniał. O, pasożyty i ich ekologia, księga druga. Istnieją pasożyty, które mają zdolność kontrolowania swojego nosiciela. To podstawowa wiedza, czy to jakby podstawowa wiedza u większości biologów, ale nie za bardzo wiadomo, jak pasożyty to robią. Oto lista kilku takich pasożytów. Dicrocoelium. Kiedy larwa tego pasożyta wymigruje z esofagium. Co to jest esofagium? Czy to jest jajo chyba, tak? A nie, kiedy wymigruje, czyli do odwłoka mrówki zmienia zachowanie mrówki. Kiedy temperatura spadnie wieczorem, during peak grazing hours, czyli podczas głównych godzin żerowania, zainfekowana mrówka wspina się na górę rośliny i chwyta liść za pomocą swoich żuwaczek z intencją zostania zjedzoną. Okej. Okay. Galactosomum. Larwa tego pasożyta usadawia się w mózgach ryb, takich jak yellowtail, czy jak się nazywa po polsku, oraz i jakiś parrot bass, też nie wiem jak po polsku są, niestety. Kiedy zostaną zainfekowane, ryby
płyną na powierzchnię wody, gdzie zostaną w końcu upolowane i zjedzone przez ptaki. Adi Grasem, witam. Czy też chciała? To zależy, zależy. Caprice PRL to zło, tylko wiesz, jak się dorastało w PRL-u, to się tego zła nie doświadczało tak bardzo. Jakby nie miało się możliwości porównywania. Leukochloridium. Sporocyty tego pasożyta wzrastają w oczach. Boże, straszliwe rzeczy. Ślimaka? Znaczy nie w oczach, tylko w tych szypułkach ocznych ślimaka, gdzie pulsują niczym robaki, zmieniają zachowanie ślimaka i zmuszają go do wejścia na górę rośliny, aby stał się bardziej widoczny dla ptaków. Kiedy zostaje zjedzony przez ptaka, pasożyt dokonuje przemiany w postać dorosłą. Przełyk, dziękuję. Esophagus. Dziękuję, Piotrkusie. I to wszystko, co mamy. O pasożytach. Czy mrówki mają przełyk? Czy od razu jest połączenie między, że tak powiem, paszczą a żołądkiem? Sławko, witam. Jest taka książka popularno-naukowa, która się nazywa Kolorowe obrazki. Obraz PRL-u w komiksach i chyba w komiksach. I tam jest głównie o Żbiku, tam jest też trochę o Tytusie, tam jest trochę o Rochu i Ludzku, czyli o postaciach stworzonych przez Chrystę, które pokazują PRL oczywiście nie takim, jakim był naprawdę. Jak zobaczymy sobie komiksy o Żbiku narysowane, szczególnie te rysowane przez pana Jerzego Wróblewskiego, no to tam są pełne półki, supersamy pełne towarów i ogólnie wszyscy są zadowoleni, każdy ma samochód, każdy ma mieszkanko i meblościankę i nikt nie narzeka na nic. A jak było naprawdę, no to już cóż. Sławko, dziękuję serdecznie i wzajemnie ci życzę wszystkiego najlepszego. Dobra. Co możemy zrobić? Popatrzmy na mapę. Tam trzeba pójść. To jeszcze... Zaraz. A co jest tutaj? Zamknięta szuflada. Czy ja mogę ją otworzyć? Jeszcze nie mogę jej otworzyć. No i widzisz, Piotrkusie, dowiaduję się zupełnie nowych, ciekawych rzeczy na transmisjach. Nie tylko ja mam nadzieję przekazać wam jakąś ciekawą wiedzę, ale i od was się dowiaduję nowych, ciekawych rzeczy. Nie przejdę tędy. Dobra, czyli trzeba iść... Trzeba iść na dół, tutaj. Krisie, dziękuję wzajemnie. Wszystkiego najlepszego. Jeśli postaram się zrobić materiał na żywo, czy się uda, to już inna sprawa. Dobra, idziemy. No, co tu się stało ze światłem? Co tu się stało ze światłem? Takie raptowne było przyciemnienie. No już nie ma go, dobra. Muszę łyknąć. Cóż to za miejsce? Widzę tam w oddali komitet powitalny. Wydaje mi się, że już wyślę im wiadomość pierwszą i drugą. Dobrze, dwie wiadomości wysłane. Viperze, witam. Prawdziwy PRL był wzrośnięty z goście? Też nie. Nie, nie, nie. Tam też był bardzo kolorowy PRL. Giku, dziękuję. Czy są tutaj... Jeszcze pewnie będą na tych balkonach się pojawiać jacyś nieszczęśnicy. Albo, bo to wygląda jak nafta, nie? Tak to wygląda i może będą... Ale tutaj, tu... No źle, chłopie, źle. To nie tak miało wyglądać.
Uciekaj, dziewczyno. Muszę pamiętać, żeby nie rzucać w nią granatem, tak? Rzucanie granatem w dziewczynę to nie jest... Spokojnie, dziewczyno, zaraz cię uratuję. Chyba, że nie. Już, już. Koniec. Koniec. O, tutaj się ukrywają jeden za drugim. Oj, porwali znowu, dziewczyno. Co ty robisz? Och, ja bym tak nie ryzykował na jego miejscu, no ale w sumie... Odejdź, bo strzelę w ciebie, dziewczyno. O. Wyjdzie mu z głowy coś? No wyszło. Koniec. Koniec tego wychodzenia. Koniec twojego panowania. Chodź, dziewczyno, idziemy. Synu, to, że na pewno dzisiaj nie ukończę gry. Jestem pewnie w 1/3. Oj. Daj mi przerwę, człowieku. A jeszcze tutaj, to jest pani chyba. Pani też powinna dać mi przerwę. No właśnie, nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Głęboka specjalizacja na wszystkich możliwych frontach. To jest bardzo... I słuszną linię ma nasza władza. O, tutaj coś pewnie będę musiał włożyć, ale nie wiadomo co. Pesos zbieramy na ulepszenie sprzętów. Teraz tu są jeszcze jacyś przeciwnicy, bo jest muzyka złowroga. Więc zapewne... O! Ktoś mówił o piciu i o śmierci. O, panie! I co tam jeszcze? Granat! Och, jak cudownie. A, za pomocą tej korby będę musiał chyba opuścić ten fragment schodów. Gdzie oni są? Bo nie widzę ich w ogóle. Słyszę ich głębokie śpiewy, ale nie ma przeciwników w pobliżu. Może na dole. O, tam są, dobrze. Dobra, to mój drogi. A więc rozumiem, że lubisz tę piosenkę. No to pum! Ten się nie ruszył. Nie zauważył, że jego kolega nie żyje. Jest w transie religijnym. Ojej. Ojej, co ci się stało? Wyskoczyła ci druga głowa. Ojej. Chyba trzeba ci ją ściągnąć, bo nie do twarzy ci w tej formie. No, oj, jak spudłowałem okropnie. Wstyd mi po prostu. No, koniec, gin. Ileż strzałów można. Dobra, to był błąd, to był duży błąd. Chyba muszę sobie zmajstrować trochę. O, akurat przyszła mi amunicja do karabinu, dobrze.
Spróbuję z pistoletu go rozwalić. O, podejdź bliżej. Podejdź do płota, jako i ja podchodzę. Co? Co za okropne. Dobra, no chodź. Pum! Ojej! Urwało łapkę temu misiu. Ojej, temu też. No i tobie chyba też powinno urwać coś już. A to jestem bardziej zmutowany typ. No dobrze. Koniec. A nie, jeszcze nie, bo słyszę inne dźwięki. Tam jest jeszcze pan. Pan z wielką maczugą. A w zasadzie nie z maczugą, tylko z Morgensternem takim. No nie, proszę. Dobra, sorry, kolego. Gin. Szkoda, ale cóż. Chyba wszyscy? I tak, tam jest jakieś koło, które będę musiał tutaj umieścić. Tutaj znowu seria niezwykle trudnych zagadek. O! To jest bardzo miły widok. Nie wiem, czy trochę go jakby nie wykorzystałem. Bo możliwe, że mogłem tu przeciwników ściągnąć i po prostu wszystkich wysadzić jedną, jakże uroczą eksplozją. Ale może się ich pojawi więcej? Kto wie? Na przykład jak wezmę to koło, Franasie, dziękuję za dołączenie do obserwatorów. Halo Wheel, czyli koło aureoli, ale to wygląda mi jak po prostu koło sterowe. Uwaga, to jest zagadka, kurczę. Czyżby o to chodziło? Tak? Tak, o to. Niesamowite. O! O! Usłyszałem jakiś miły głos kobiecy. Ale nie wiem, co mówiłam. Chyba poczekaj na mnie. Może nie? Adi Grasem, dobrej nocy. I odzyskałem kółeczko. A, tutaj ktoś do mnie szyje z... Ojoj, Giku, dziękuję ci serdecznie. Bardzo wielkie dzięki. Kupię coś dobrego do picia. Słowo harcerza. Także pójdę, pewnie kupię jakieś dobre chłyski jutro. I z moim kochanym tatą sobie wypijemy. O, to jest dobry plan. Pani zapraszała na świeże bułeczki z nowym dżemikiem? Gdzie? Ta z kuszą? No nie, ona jest już na szaszłyki. Na szaszłyki zapraszała. W Viperze, ano, byłem. Dobra. Ło, podpaliła. Zapaliła moje serce. Dobra, trzeba zejść tutaj. Co tu się dzieje? Poczekaj. Muszę użyć w takim razie. Nadeszła ta wiekopomna chwila, kiedy muszę użyć tej mikstury. Dobrze. O! Chodźcie tutaj. No nie, no. To skandal, co tu się dzieje. Przepraszam, to muszę...
O, dobra, już wiem, co muszę zrobić. Oczywiście, już wiem, co muszę zrobić. Chodźcie tutaj. Do mnie. Zapraszam. A ty za moje plecy. A państwa zapraszam. Mam dla was naprawdę wybuchową sprawę. O, właśnie tak. Sophie, dzięki. Muszę uważać. No kurczę, tak wiedziałem, że brakowało mi jakiejś dobrej porady. O, tam jest pani. Czy to jest pan? No i trafił we mnie, no co? Dostał w głowę, ale trafił. Huncwot. Przywarku, nie daj się zabić. Tak, tak. O. A tu kto do mnie? Proszę pani. To nie tak wygląda. Przeżyj. Ojej. Cóż za gorąca pani. Bardzo gorąca pani. Dobra, teraz tutaj się zamelinować i... Oj, jakie pudło! No, koniec. Który to jest jeszcze? Chętny. Na przystawkę. No, tam z drugiej strony. No, uniki to trudno tutaj w tej grze niestety robić. Nic nie widzę przez tą maź. Dobra, dostał w łeb. Nie mam już amunicji w ogóle. Nie mam już w ogóle amunicji. Musimy sobie kolejne piętro otworzyć. Ja nie potrzebuję zoomu, mam dobre oczy, młode. Bo córka prezydenta Ameryki jest no taką lebiegą trochę, niestety. No. W ogóle... Ja nie widziałem chyba nigdy w życiu dziewczyny, która by chodziła tak o. No chyba, że sobie żarty by stryła. A ta biega cały czas z rączkami jakby... Nie wiem, co się działo. Pomóż mi, dziewczyno. Ona nie pomoże. Dobra, mam dwa granaty, to jest ważne. Żubarku, nie, no, ale może był... Ja rozumiem osoby, które są na przykład po Hajnego Medinie, albo nie wiem, mają jakiś paraliż, to wiadomo. To jasne i takim osobom trzeba to w ogóle jakby pomagać i w życiu się z nich nie śmiać. Natomiast osoby, powiedzmy, w pełni sprawne, które tak chodzą, to dziwna rzecz. Dobra. Nie ma żadnych przeciwników. I tu. Bat TMS! Dziękuję serdecznie. W ogóle dopiero teraz zerknąłem, że jest znowu prawie 300 osób. Zielone zioło! Jak dobrze, ale zmontujemy teraz piękną mikstureczkę. Giku, nie raziły mnie zupełnie. Jakby przejąłem świat stworzony przez pana Tomasza Kołodziejczaka z całym jego dobrodziejstwem i on miesza tam polszczyznę archaiczną z taką, powiedzmy, cyberpunkową i weszło to w mój podsystem z... no, całkowicie. I ucieszyłem się ostatnio, że pan Tomasz zapowiedział, że w końcu pojawi się, że będzie mieć dobrą wiadomość dla fanów tych książek. Śpioszku, nie mam pojęcia, czy już są polskie napisy. Mm-hmm.
Shotgun. Bardzo dobrze. Shotgun shots. Doskonale. Trzy naboje. Trzy naboje to potencjalnie trzy trupy. Proszę bardzo. Co? W końcu coś zaczyna wypadać porządnego. Teraz jak to pokręcę, to podniesie się zapewne most. Sophie Blue. Oczywiście ja czytałem i wielokrotnie mówiłem o mechanicznej pomarańczy. Więc mechaniczna pomarańcza Burgessa została przetłumaczona na polski przez pana Roberta Stillera, wybitnego tłumacza, który postanowił oddać specyficzny język, którym posługują się główni bohaterowie książki. To jest też antyutopia, można powiedzieć, dziejąca się chyba na początku XXI wieku w Londynie i w Anglii, która jest pod dużym wpływem Związku Radzieckiego i Rosji. Ten rosyjski przedarł się do angielszczyzny i bohaterowie, którzy są członkami gangu, non-stop wtrącają słowa pochodzące z rosyjskiego. I teraz Robert Stiller podszedł do tego problemu, to przełączę na chwilkę, w sposób bardzo twórczy, bo postanowił przygotować dwie wersje tłumaczenia. No oczywiście tutaj językiem docelowym jest polski, czyli wziął taką możliwość pod uwagę, co by było, gdyby polski został dostał się pod wpływy większe angielszczyzny, to jest wersja A, lub języka rosyjskiego, to jest wersja R. I później, z tego co wiem, powstała też wersja N, czyli co by było, gdyby polski dostał się pod wpływy niemieckiego. W każdej z tej wersji masz inną warstwę leksykalną, jeśli chodzi o slang gangusów. Oni mówią inaczej, używają innych słów. No w zależności od tego, jaka byłaby sytuacja geopolityczna w tym fantastycznym świecie, gdyby doszło do tego, co tam się, co zostało opisane. Czy gdybyśmy się dostali pod wpływy języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego. Więc no bardzo, bardzo polecam, bardzo interesujący eksperyment językowy. Można się dużo nauczyć o tłumaczeniu. Wiem, że są osoby, które odrzucają to oczywiście, że tak nie można robić, moim zdaniem. Fantastyczny eksperyment, ciekawy, dużo można z niego wynieść i dużo się nauczyć. Dobrze. Giku, cieszę się, że ostatecznie się podoba. Sophie, film, a książka to są zupełnie inne rzeczy. Znaczy może nie zupełnie, ale to są inne rzeczy jednak. Książka jest moim zdaniem lepsza. Film wiem, że był przez jakiś czas zakazany ponoć w Anglii w ogóle. Także, dobra, co my tu mam? Zasoby. Z zasobów zrobimy sobie oczywiście kolejne. Zjem wundrza teraz oczywiście. Wundrz jest dobry do jedzenia. Uzupełnił mi całe życie. I zrobimy z zasobów coś innego. Zrobimy amunicję do szczelby. I to aż 6 sztuk. I zrobimy z drugich zasobów amunicję do karabinu, czy nie możemy? Nie, bo żeby zrobić amunicję do karabinu, potrzebuję innego rodzaju zasobów. Snake Eater, tak jest. Dobra, wygląda na to, że chyba już wiem, co się będzie działo. Teraz znowu domysł. Zacznę to tu kręcić i stąd będą zaskakiwać przeciwnicy. A może nie? Może nie, dobra. Granat jest? Jest. Broń jest przeładowana. 8 sztuk. Proszę bardzo. Kręć. Piękny cyganie. Biniu Luku, dziękuję serdecznie i wzajemnie. Wszystkiego najlepszego dla ciebie. Trochę przesada, nie? Dobra, musimy kolejne przekręcić. Czyli tutaj ona będzie musiała pójść. Idź, dziewczyno, idź. Nie przejmuj się tą krwią. To krew naszych wrogów. Dasz sobie radę? O, dobrze myślę. Ktoś do mnie strzela tutaj, czy albo coś? Be careful.
Mam cię. Ojej, ale ciebie nie miałem, chłopie. Poszli mi z tym. Ciągle idą, ciągle nie przestają. No właśnie, daj mi przerwę w końcu. Daj mi w końcu przerwę, chłopie. O, kolejni. Dobra. Do widzenia. Bardzo brzydko, kolego, bardzo brzydko. Chyba się udało. Tak. Tymczasowo oczywiście. Oj, jak się spóźniłem strasznie. To jest twarda dziewczyna. Kule świszczą koło ucha, a ona nic. Śpioszku, tak, słyszałem, natomiast mało rzeczy mnie mniej interesuje niż właśnie Last of Us na PC. To jest produkt całkowicie poza orbitą moich zainteresowań. Naprawią pewnie. Natomiast przykro, że dużo osób się nabrało. Oj. Oczywiście, że dobry strzał. Chodź tutaj. Come on. Chodź, idziemy. No chodź. Czemuż nie chcesz do mnie przyjść? Nie wiem, muszę go dobić jeszcze? Nie. To już chyba wszyscy. Chodź. Ojku. O. Ale mi szyja zesztywniała. Jak już przykurczony siedziałem teraz. Dużo amunicji. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że ktokolwiek tutaj był. Dawno temu w tym zamku. Jakiś, nie wiem, sabotażysta. Poukrywał tyle amunicji w tych właśnie wyraźnie zaznaczonych dzbanach. Wydaje mi się, że można by tego... To jest taki super bohater. Dzbanman. Dzbanman. To był dzbanman. No nie można ją zagwizdać. Można jej powiedzieć teraz, żeby przyszła bliżej albo się oddaliła. Hey. With me. Okay. Spread out. Hang on. Stick close. No problem. Oj, geeku, jestem bardzo... Nie wiem... Trzech głównych bossów pokonałem. Ja tak bardzo sobie to powoli dawkuję. Proszę, jak tu pięknie. Ale ten rozdział jest naprawdę długi. Naprawdę długi rozdział. Chyba z tych najdłuższy do tej pory. Jest cały czas siódmy rozdział. Dostaliśmy się do zamku. Teraz podejrzewam, że tutaj mogą być jakieś rośliny. Popatrzmy sobie, czy nic tutaj nie przegapiłem. Zioło, zioło. To jest zdecydowanie najdłuższy rozdział z dotychczas spotkanych. Nie mogę tędy wyjść. No skandal. A, tutaj. Ona musi otworzyć drzwi.
Karnewal, nie. Czułbym się, delikatnie mówiąc, skonfundowany, gdyby zaczęła tak robić. Chociaż nie zdziwiłbym się. Może na przykład jest po tej, po szkółce cheerleaderek i robi takie, ma pompony i z nimi robi. Raz, dwa, trzy. Leon, to ty. Zabijesz te wszystkie złe stwory. Pewnie tak. Kto pozostawił żółte skrzynki? Wydaje mi się, że to kupiec. Żółty to jest jego kolor, oprócz fioletowego. No, tutaj coś jest. Courtyard właśnie. Naprawdę długi. Ogromnie długi etap. To przecież nie jest cały tutaj. Jeszcze byliśmy na innych poziomach. No, proszę bardzo. Podziemia, skarbiec. Teraz pewnie... Ja pamiętam, że chyba w Rezydencie był taki etap, że się samą Ashley kierowało. Och, cóż za refleks. O! Co jej się stało? Ojej. Giku, no z wąsie musimy się po prostu zgadać. Planów na razie nie ma, ale mogą nastąpić. Także. Wydaje mi się, że jak po prostu się zgadamy, to coś nagramy. To nie ma żadnego problemu w tym względzie, sądzę. Koniec rozdziału. Tak, koniec rozdziału. Moi drodzy, wiem, że część z was może być zawiedzona, ale ja niestety będę już dzisiaj kończyć w tym miejscu. To jest taka wyraźna cezura, a czuję już, że jednak jestem słabszy niż byłem i to mocno. I coś mnie zaczyna strzykać w szyi, więc będę chciał zrobić to, co robiłem przez najbliższe dni, czyli spać. Pójdę spać i będę spać do samego rana i mam nadzieję, że rano jak wstanę będę w dobrej formie i nagram Resident Evil 8. Natomiast dzisiaj chciałbym wam bardzo podziękować osobom, które nie będą na transmisji planowanej na jutro. Chciałbym wam życzyć wszystkiego, co najlepsze. Radości, spokoju, pysznego jedzenia, radości z bliskości osób bliskich, ciepła, odpoczynku, relaksu. No wiecie, dla wierzących oczywiście pamiętajcie, że Chrystus zmartwychwstał, alleluja, więc to jest też ważne. To są przecież te święta Wielkiej Nocy. I pamiętam, był kiedyś taki traktat o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. To był Jan Tadeusz Stanisławski, pisał takie piękne skecze. Także wielkie dzięki, że się pojawiliście dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro, w sobotę coś będzie. Jeśli będzie, to prawdopodobnie albo Resident, albo znowu Unusual Findings. Także jutro jest sobota. Straszaku, a jeśli chodzi o transmisję, to też będzie albo Resident, bo pasuje mi po prostu, albo Unusual Findings, które też mi pasuje. Także trzymajcie się serdecznie, giku, nie chodzi o zająca. Chociaż rozumiem, że obecnie można mieć takie wrażenie, ale nie chodzi o zająca. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, do usłyszenia, do zobaczenia. Tylko zobaczymy, może ktoś ze znajomych prowadzi jakąś ciekawą transmisję i można by go zerajdować. Jest redaktor, jest Sushibo. Diabelskie wersety. Moi drodzy, lubię stare gry, redaktor Kebab, Magnus gra, Sushibo, Diabelskie wersety, tam grałem w Path of Exile, RPGówek. Tam mają tylko 3 osoby, więc dajcie znać, jak ktoś mi pierwsza osoba, która napisze, gdzie mam pójść, tam pójdę. Czekam. Kebab. Dobrze, redaktor Kebab. A więc rajd. Redaktor Kebab. Więc wszystkie osoby, które są zainteresowane z rajdowaniem naszego drogiego Zbyszka, to zapraszam ze wszystkich sił, bo już za 3 sekundy będziemy tam się udawać, a pozostałym macham na dobranoc, pa, pa.